Hamburg, 14 maja 2022 roku. Helmut Schmidthaus. W domu prasowym Die Zeit. Mamy tutaj nawet pomnik postawiony Helmutowi Schmidtowi. Bundeskanzlerz Niemiec od 16 maja 1972 roku. Żyd, urodzony w 1918 roku w Hamburgu na Wandsbeku, gdzie wcześniej urodził się zbrodniarz Bruno Stöckebacher, szef policji SS w Hamburgu. Urodzony 7 lutego 1913 roku. Nie, w 1902 roku. 7 lutego 1913 roku w Hamburgu urodził się święty kapłan Józef Woźniak, który wychowywał się w Ostrowie Wielkopolskim. Przeszedł cały Dachau. Po wojnie był tutaj w Hamburgu jako duszpasterz dla uwięzionych Polaków w obozach. Był kustoszem w Tulcach, w sanktuarium Matki Boskiej, gdzie pielgrzymuje ksiądz Michał Woźnicki, który dzisiaj jest w Goczwałdzie. Jesteśmy w miejscu, gdzie była wielka katedra, centrum świata. Katedra, gdzie umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V 4 lipca 1965 roku, wybrany papieżem 22 maja 1964 roku, zmuszony do rezygnacji 23 czerwca 1964 roku. Mało się nim mówi. Święty Benedykt V, wspomagaj nas, módl się za nami. Prosimy Ciebie, wspomagaj nas w intencjach księdza Michała Woźnickiego, o katolickiego świętego papieża, jak również o świętych katolickich kapłanów, biskupów. Dzisiaj mamy rocznicę proklamacji Izraela 14 maja 1948 roku. Tego samego dnia barbarzyńcy umieścili w obozie koncentracyjnym Dachau 2,5 tysiąca kobiet i dzieci. Kazali im płacić za czynsz. 18 sierpnia 2020 roku samoloty Izraela latały nad obozem koncentracyjnym, a w środku była delegacja Izraela z minister obrony niemiecką. Przejęli Żydzi, Izrael przejął Dachau. A tutaj w Hamburgu były nowe przepisy sanitarne. I ustalono, że największym świętym czasów koronawirusa jest Jan Paweł II. Urodzony w Wadowicach w tym dniu, kiedy w Rzymie był poświęcony kamień węgielny pod kościół z serca Chrystusa Króla. W Wadowicach 12 kwietnia w 1947 roku nawrócił się Rudolf Hess. Tego dnia ukazała się Matka Boska w Rzymie przy trzech fontannach, zapowiedziana 12 kwietnia w 1937 roku Luigi Nessinapi. Żyjemy w świecie totalnego zakłamania. Matko Boże, Królowo Polski, Królowo Świata, wspomóż nas. Skończył się program Auschwitz.